skończyły mi się maseczki, więc wezmę tą od Krzyśka. Idę się kąpać, zobaczcie, co tu się podziało. Tu już prawie nie mam. To mogliście widzieć w jakimś tam poprzednim vlogu. Pewnie świątecznym czy coś takiego. To tutaj miałam taką od kataru. A teraz tu mi takie wyskoczyło. Takie rzeczy się podziały. Zobaczcie, co dziecko w wannie zrobiło. Nie wiem, jakie wy koktajle pijecie, ale ja piję takie. Tutaj mam dwa banany, trochę mango. Słonecznik. Słonecznik, taki słonecznik. Zmielone chia. Akurat zmielone chia. Siemię lniane. I takie jakieś pokrojone orzechy. No i to zaraz, aha, no oczywiście zaleję to owsianym mlekiem. I to zmiksuję. A tutaj mam już gotowe śniadanie zrobione. Od rana gotowałam zupę miso, więc będę ją zaraz jadła. Najpierw się napiję koktajla, później zjem miso. Tak się prezentuje, bo już u mnie miso widzieliście. A tu Tymon w tle. No nie no, przegięłam. Zjadłam przed chwilą, wyzerowałam całe miso, co równa się trzem talerzom na raz. Na śniadanie zjadłam miso, później zjadłam coś tam po południu. Krzysiek jak wrócił z pracy, zjadł właśnie teraz tak naprawdę na kolację. No. I ja też wtedy jadłam i stwierdziłam, wyzeruję, bo mi bardzo smakowała ta zupa, więc zjadłam trzy talerze i po prostu leżę teraz tak, po prostu brzuchem do góry, mam taki duży brzuch teraz i nie mogę się ruszać, a przed chwilą stwierdziłam, że głowa mnie zaczyna boleć, więc wypiłam jeszcze teraz, bo to miso zjadłam tak, nie wiem, z pół godziny temu, więc już tak bardzo mnie ten brzuch nie bolał, ale z racji tego, że mnie zaczyna głowa boleć, to wypiłam dwie szklanki wody. No i znowu sobie napełniłam ten brzuch i znowu tak będę leżeć z tym brzuchem do góry, z takim dużym brzuchem. Oj, bardzo ciężko mi jest. Dobra, przyszła wiosna, trzeba się jakoś ubrać. Z tą mam tak. O, postaram się to. Bucik. O tak. Skarpeteczek. Coś tam widać, dobra. No idziemy. Dobra, nazwijmy to roboczo pierwsze wyjście z mroku. No, z dobrych parę dni nie wychodziliśmy z domu. Teraz jak było wolne, to pogoda była taka, taka mech. Wczoraj było ładnie, ale wczoraj nigdzie nie szliśmy, ale dzisiaj już musieliśmy wyjść. Na szczęście trzeba oddać książki do biblioteki, więc trzeba było się ruszyć z domu. Come on. No. A to wam lepiej pokażę, jak wyglądam, w sensie lepiej wam pokażę, bo tam tylko widzieliście upierniczone lustro i, znaczy brudne lustro i bałagan w pokoju, tak naprawdę. Dobra, wygląda to tak i oto ja, wiosenna. Czy to można nazwać pierwszym dniem bez kurtki? Tak na spontanie z dzieciakami przyjechaliśmy do Metro Center. Zgarnęliśmy Krzyśka po drodze, bo Krzysiek przy Metro Center z pracy przejeżdża autobusem. Oczywiście nie można było wysiąść normalnie, w sensie Krzysiek nie mógł wysiąść normalnie, tylko pół kilometra od przystanku musiał wysiąść. No. Tak ogólnie to przyjechaliśmy tu celem skorzystania z tej ich ciufy tutaj jeżdżącej po tym centrum. Ale nie wiem, gdzie jej szukać, więc idziemy szukać ciufy po prostu. No i może coś tam pooglądamy, nie wiem. Tak po prostu se przyjechaliśmy. Ej, dobra, znaleźliśmy Czuczu. Siedzę w środku. A ja wam jeszcze z tej ciufci... O, odjeżdżamy. Ja wam jeszcze zrobię reklamę.
ponieważ tutaj moja koleżanka sprzedaje te piękne bursztynowe obrazki. Jedziemy. Ale to ma zawrotną prędkość. No, no, no. Duch stary akut. Cześć, jest dzisiaj poniedziałek, dzieci wróciły do szkoły, a ja dzisiaj pracuję, szyję i mamy godzinę 13:55 akurat. Właśnie zaczynam jeść śniadanie, ponieważ ja jestem od paru dni na poście przerywanym i zamierzam się już tak, jeżeli wszystko będzie w porządku i ogólnie zamierzam się tak żywić już cały czas, bo wy wiecie, że ja jem późno śniadania, ja się czuję dużo lepiej, kiedy zjem. No, kiedy nie zjem śniadania, bo ja po śniadaniu jestem senna, a teraz już się trochę, wiecie, wprawiłam w to życie i teraz mogę sobie spokojnie śniadanie zjeść. Czekałam do tej 14, żeby te 16 godzin mieć postu. No i właśnie robię ten post, staram się trzymać, bo nie da się, znaczy na początku nie trzeba tego robić, tak wiecie, co do sekundy, ale staram się trzymać tej metody 8 na 16, czyli 8 godzin jem, 16 nie jem. I podczas postu należy tylko i wyłącznie pić dużo wody. Można pić kawę, ale bez niczego, bez mleka, bez cukru, bez niczego. Herbatę też oczywiście bez żadnych słodzików, niczego takiego. Tu chodzi o to, żeby poziom glukozy się w ogóle nie podniósł w organizmie. No i kalorie, nie? Żeby nie dostarczać sobie kalorii. No, także teraz będę jadła śniadanie, patrzę już na niebo, już mi się tak chce jeść, ja i tak bardzo długo nie jem, zanim zjem pierwsze śniadanie, ale do godziny 14, bo wiecie co, ja wczoraj jeszcze, tak, piłam kawę z mlekiem jeszcze gdzieś o 9:30 wieczorem, więc sobie myślę, aha, no to ładnie, do 14 będę musiała przeciągnąć, żeby się tego trzymać. No, bo ja właśnie mam taki tryb życia, że ja bardzo późno chodzę spać, więc ja też później jem kolację i wtedy mi się też najlepiej je. Nie ukrywam, staram się na wieczór nie przejadać, ale no różnie to wychodzi, dlatego ja sobie ustanowiłam ten post w taki sposób, żeby jeszcze o tej 21 móc coś zjeść i tak już ten organizm wyciszać do tej 22, żeby po 22 już kategorycznie nic nie jeść. No, a jak idę spać koło 12, czasami nawet przed pierwszą, no to wiecie, to wiadomo, że ja o 18 nie mam konieczności zakończenia jedzenia na dany dzień. Dobra, ja Wam pokażę, co ja dzisiaj sobie przygotowałam. Dzisiaj jemy w pracowni, bo... tu mam takie lepsze światło, już tutaj się dzisiaj zasiedziałam. To jest moje śniadanie. To jest chleb taki porządniejszy. O, dziabnęła się awokado. To jest taki troszkę porządniejszy chlebek. Wiadomo, droższy też. Na tym jest jakieś wegańskie smarowidło, choć ja też często ostatnio używam oliwy z oliwek do smarowania. I tak, na takim poście przerywanym to akurat bardzo fajnie się składa, bo dobrze jest tłuszczy więcej jeść, mniej węglowodanów. No ja wiem, ten chleb chociażby jest, no ale wiecie, tu jest awokado. Suszony pomidor polany oliwą z oliwek. Tutaj mamy hummus, suszony pomidor. To są suszone pomidory z oregano i czosnkiem, tak omaszczone. Ja je w Aldiku kupuję. I no, tak jak mówię, jest hummus, jest ten suszony pomidor. Też jest polane oliwą z oliwek. Oczywiście posypane pieprzem. Awokado trochę posypałam też solą, ale nie za dużo. A tutaj mam też hummus, pomidor suszony i mam paprykę surową. A tutaj lecimy do takiego deserku, można powiedzieć. Ale tak, tutaj mamy jagody goji, tutaj mamy żurawinę suszoną. Sprawdzałam, jak one są pozyskiwane. Jest ok, bo niektóre mają takie, wiecie, tutaj są bardzo fajne zawsze, gdzie ja je kupuję? W Aździe chyba je kupuję. Tak, jak zamawiam owoce i warzywa w Aździe, to kupuję też jedną albo dwie paczki tych konkretnie daktyli.
No i mam tutaj bananka, a to jest czekolada gorzka. Oczywiście z certyfikatem Fairtrade i ona ma chyba 85% kakao. Więc przyzwoita czekoladka, bardzo zdrowa, uzupełnienie magnezu. Tutaj mam, kupiłam w promce sok Innocent. Wiecie co? Ja widzę, jaki to jest kolor. Nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób oni go uzyskali, bo w składzie nie ma żadnych konserwantów, są tylko zmaszowane owoce. Być może to jest kolor dzięki burakowi, bo tam był burak. No, wygląda to dość sztucznie. Smakuje dobrze. Czekajcie, ja spróbuję, jak smakuje jeszcze raz. Oj. No wiecie co? Czy to smakuje jak naturalny sok wyciskany? No nie. Skład ma dobry. No i Innocenty też są, wiecie, one są ogólnie drogimi sokami. On w promocji kosztował funt 50, a normalnie chyba 3 kosztował. No i oczywiście kawusia moja. Tutaj mam dzisiaj kawę z ekspresu i wlany jest ten Alpro, taki niebiesko-biały Amnod Milk, coś takiego. Ten taki, ja wam go chyba kiedyś pokazywałam. No, można się pomylić, można się pomylić. On jest taki pyszny. Nie ma tego takiego krowiego posmaku, ale ma ten posmak taki mleczny i jest przepyszny. Nawet Krzysiek wczoraj powiedział, że nie wiem z czego to jest, ale jest dobry. On i tak mi spija zawsze te roślinne mleka, bo sobie nie kupi, wiecie, mleka krowiego, to mi spija, nie? Ja mówię, ty, ja sobie specjalnie zakupiłam, weź mi tego nie wypij. No, a ja kupiłam ostatnio. Ja kupiłam ostatnio. Chyba 9 mlek kupiłam naraz. No, Tesco przywiozło. Tak jakoś. Dobra, no to zaczynam jeść i biorę się dalej do pracy. Dzieci dzisiaj są trochę dłużej w szkole, bo do 16:30, więc mogę sobie tutaj nadrobić pracą. No i będę jeść. Chciałoby się powiedzieć smacznego. No, smacznego, Aleksandro! Wyobraźcie sobie, że linia rezerwacji stoiska na Tyne Mouth Market jest tylko i wyłącznie jedna. Jest telefon załączany punkt o godzinie 11. Wyobraźcie sobie, że jest już 11. O 11 zaczęłam dzwonić i już jest linia cała zajęta. A za 15 minut nie będzie miejsc. Zobaczycie. Ale może się uda. Ej! Ja nie mówię, że się nie dostanę, tylko chodzi o to, że chcę wam pokazać, jak to wygląda. Okazało się, że ja dzwoniłam pierwszy raz o 10:59 i cudem linia była już otwarta. Ale słuchajcie, jest 11:02, a ja już wykonałam przynajmniej 7 prób połączeń. I albo jest zajęte, albo odrzuca. I to tak wygląda. To nie jest to, że ja tylko tak dzwonię, tylko to tak faktycznie wygląda. Po prostu pan, jak będzie miał kolejne połączenie, się gdzieś tam wbije, to wtedy mnie odbierze. A dzwoni pewnie, nie wiem. Nie wiem, ile osób naraz dzwoni, ale dużo. No nie uwierzycie. 11:11, 46 połączeń, prób. Znaczy, nie wiem, czy te odrzucone też się liczą. W moim tutaj, wiecie, w mojej historii kontaktów. Ale 46 prób wykonanych. Ale tak, mamy to! Mamy to, mam być na platformie One w sobotę na 8. O 8 muszę być na miejscu. Spoko, metro jeździ. Ale się cieszę! O, shit! Dobra, jadę na Time Out i myślę, że to będzie fajny dzień. A, fajnie, bo wiecie, wiosna przyszła, nie? Ja byłam przekonana, że to po prostu teraz do wakacji to tam psycholka zapomni. A się okazuje, że tak, jedę. No, zamówiłam sobie jeden stol, jedno stoisko, czyli dwa stoły dostanę. No, jest po prostu fantastycznie. Dobra. Teraz jeszcze muszę tylko przeboleć do godziny 12:30, czyli no, jeszcze trochę. I będę, co będę? Jeść będę! Kupiłam sobie borówki, banany, wypiję sobie koktajl dzisiaj. Borówki są bardzo zdrowe, więc sobie kupiłam borówki. I mają bardzo mało kalorii. Wiecie, że wczoraj zjadłam to śniadanie, ale nie zjadłam wszystkich tych tam tych bakali i tak dalej, co wam pokazywałam.
I dzisiaj to wrzucę do koktajlu. Ja zresztą mam całymi paczkami to kupuję, więc ja mam jeszcze tego pełno, ale nie jestem w stanie tego naraz dużo zjeść, więc te goje i tą cranberry, żurawinę wrzucę sobie dzisiaj do koktajlu. Wrzucę sobie do koktajlu kilka tych właśnie borówek, banana kupiłam, tak jak mówię. Szpinaku żadnego nie mam, a ja bardzo często zawsze do koktajli szpinak daję, ale nie mam akurat szpinaku, ale mam jakąś zwiędniętą pietruszkę. Jeżeli ona się nie ześlimaczyła, to znaczy, że ona jest dobra i ja tą pietruszkę jeszcze dorzucę do tego koktajlu. Tak sobie już teraz planuję. Co tam jeszcze sobie dorzucić? No na pewno jakieś chia. Tylko mam i zmielone, i niezmielone, i teraz nie wiem, jakie sobie tam wrzucić. W sumie zmielone do koktajlu spoko, bo ja lubię chia sobie wrzucić do jakiegoś. Chyba, że sobie wrzucę takie, one napęczniają tak fajnie jak ten, jak siemię lniane. Moje dzieci uwielbiają siemię lniane i właśnie chia, bo to się robi taki. To w ogóle kisiel podobno też nazywano. Ostatnio doktor Bartek tak powiedział na tym. W swoim filmie na YouTubie, że kisiel z siemienia lnianego można pić. Czyli to, co ja piję, czyli to jest kisiel, wychodzi na to. No dobra, kisiel. No. I co jeszcze na śniadanie? Nie wiem, bo wczoraj jeszcze został Krzysiek, robił ten makaron i sos pomidorowy. I nie zostało to wszystko wczoraj zjedzone i nie wiem, czy sobie tego na śniadanie nie zjeść, albo jeszcze póki mi tego pysznego chleba nie zjedli. To chyba go wyzeruję dzisiaj. Nie wiem, zobaczę, co będę jadła, ale już myślę o jedzeniu. To wiecie, ten czas faktycznie jest dużo dłuższy niż ja zawsze stosowałam tą przerwę. No, 16 godzin, a 12 to jest przeogromna różnica. Ale fajnie. I fajnie się czuję dzięki temu, tak psychicznie się czuję. W sensie, no fizycznie też się czuję. Dobrze, jeśli chodzi pod tym kątem. No. No, co jeszcze wam powiedzieć? Nic wam nie powiem. Ja to zostaję na Dobra. Nic, rozłączam się. Ale to co, ja w takim razie muszę coś uszyć ciekawego. No, mam jeszcze parę dni, więc. No. Dobra, muszę dać znać Krzyśkowi, że jadę do Tajn Mał, żeby czasem sobie żadnych nadgodzin nie brał w sobotę. No i tak. Albo widzimy się na śniadaniu, albo się już dzisiaj nie zobaczymy. Zobaczę jak ja, bo tak naprawdę już chyba mogłabym zmontować vloga. I teraz nie wiem, czy zobaczymy się. Nie wiem, kiedy się zobaczymy. Tak sobie po prostu. Do następnego po prostu. O. Czy to jeszcze w tym vlogu, czy to już w następnym? Do następnego! Jadę do Tynemouth! A przy okazji zobaczcie, co mi z jakąś godzinkę temu wpadło do skrzynki. Moje metki. 100 metek zamówiłam. Dobra, jednak postanowiłam i już jestem na zewnątrz, idę biegać. Mam nadzieję, że mi strawa zadziała. No, po krótkiej wymianie zdań z Asią zdecydowałam iść biegać. Były pomysły, medytacja, szybszy spacer. Mówię, nie, jak szybszy spacer, to już pójdę biegać. Mówię, ale mam dużo pracy. A teraz Time Off to jeszcze 3 razy więcej pracy mi się, wiecie, skoczyło. No to se pomedytuj, a ja nie, jednak biegam. Dobra, wziąłam sobie słuchawki. To mnie przekonała, tak. Muzyka mnie przekonała. No bo mam jeszcze godzinę, słuchajcie, do tego, do śniadania, więc no fajnie, jak sobie jeszcze już tą godzinę pobiegam. Nie całą godzinę, bo dawno nie biegałam godziny, na pewno nie będę biegać. Zrobię te 5 kilometrów, może 6. I sobie przyjdę szybki, wiesz, kąpanko, maseczka i śniadanko. Dobra, idę, nara.
Dobrze, w swoim dzienniczku powinnam napisać: dzisiaj przebiegłam 4,5 km, jestem z siebie bardzo dumna. Tak, biegłam do mostu i z powrotem. Brakło mi dystansu, w sensie, no chciałam zrobić te 5 przynajmniej, ale teraz nie muszę specjalnie sobie ścieżek wyszukiwać, żeby były na konkretny dystans. Dobra, szukam kluczy. Taka piękna jestem, ale wiecie co, wam powiem, ucięło mi ponad kilometr. Tutaj pod domem miałam tam jakoś 4,45, a teraz mi zredukowało po zapisaniu treningu, miałam zrobione tylko 3,22. Tam miałam chyba GPS jakoś, nie wiem co zrobiłam, ale dobra, to nie jest wyzwanie tutaj. Ile zrobiłam, to jest moje po prostu. No, idę się wykąpać, maseczkę sobie zrobię. O tak, maseczkę też wczoraj miałam zrobić, ale nie zrobił. Eneduera, Chińczyk, ten! Aaa, potwory i stwory! Zapomniałam się rozebrać! Ale tak już zupełnie poważnie, kawusia się robi w międzyczasie, że jak wyjdę z łazienki, to już będzie zrobiona kawusia. Czekała na mnie, znaczy zrobiona, no, będę sobie ją musiała przelać. Kolejna sprawa, ja ostatnio miałam robić tą maseczkę od Krzyśka, ale jej nie zrobiłam, bo sobie przypomniałam, że to jest ta, którą się zrywa, a ja ich nie lubię. Także staram się je robić jak najrzadziej, bo ich po prostu nie lubię. I no, także nie zrobiłam wtedy tej maseczki. A z tym to sobie jakoś po prostu poradzę. Bang! A jak już jesteśmy przy tych kosmetykach i innych takich rzeczach, to ja wam chcę powiedzieć coś na temat tego. Pamiętacie, jak to kupiłam? No to okazuje się, bo ja wam pachnie jak mydło, bo to pachnie jak mydło, ale to pachnie jak ładne mydło, to znaczy nie takie jakieś brzydkie, tanie mydło, byle jakie, tylko wiecie, no to trochę kosztowało, ile to kosztowało? 3,49. No to już taka cena dość konkretna. Jeszcze nie duża, jeszcze nie zaporowa, no ale też nie jest to najniższa cena. Zatem tak, moja recenzja, prawiedenko można powiedzieć. To jest tak wspaniałe, to tak pięknie pachnie takim właśnie mydłem, ale no takim, do którego włożono trochę pracy. I powiem wam, że skóra jest bardzo fajna po tym, pachnie długo, intensywnie. No i naprawdę wychodzi na to, że to jest po prostu czyste mydło marsylskie w płynie, zapach oliwka, nic więcej. Tutaj nie ma czegoś. A przepraszam, jest to jakiś ingredient, ale też się na tym nie znam. Nie, jest tu trochę tego. Ale ja się na tym nie znam, więc wam nie powiem, co to jest za skład. Ale jest bardzo fajne i jak gdzieś jeszcze znajdę, to na pewno kupię, bo mi się bardzo, 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 bardzo podoba to mydełko. Taka ja, ładna. Dobra, idę się już kąpać, bo śniadanie trzeba zjeść. No i dobra, mamy to, jagody goi, mamy tutaj borówki, żurawinkę, banan, no to Alpro takie niebiesko-białe, orzeszki, daktyle tam gdzieś też są na samym dnie, jednak zmielone chia, do tego też słonecznik, no i miele i będę pić. Słuchajcie, robię, miksuję i co mi taki opór stawia? Co to tak chlapie? Co to takie twarde jest? Przecież ja tam jeszcze dałam z dwie kostki czekolady gorzkiej. No i ona tak chlapie. Ale wiecie, co się mienia? Lnianego nie mogę znaleźć. Gdzieś mi wcięło. Będzie bez. Ja to te daktyle się nie chciały zmiażdżyć, a ja wyciągnęłam te kostki. Kostki czego? Czekolady. No i dalej, nie? Dalej ten opór, dalej chlapie, dalej coś nie tak. A to te daktyle. No i tak bardzo delikatnie to miksowałam. O, z tyłu wszystkie puszki widać. I wygląda koktajl tak. No. Także jest taki bardzo grudkowaty i bardzo smaczny, słodki. I no. A teraz wam pokażę. Ale ściana. Ostatnio ją myłam, ale chyba ją posmugowałam. A teraz pokażę wam śniadanie. Rewelacji pod kątem nowości nie ma, bo prawie to samo co wczoraj, ale dałam te suszone pomidory, te z oleju i one, bo tak, awokado musiałam i tak, bo by się zepsuło, bo to połówka jeszcze z wczoraj. Suszone pomidory ja uwielbiam, więc mogę je jeść ciągle, więc póki są, to je po prostu zjadam. No i tu mam kawusie, mam
filiżanusi. A i okruszki mam nawet swoje, ale chyba jeszcze poleję to trochę tym sosem pomidorowym. Czekajcie. I voilà, śniadanie gotowe. Smacznego, Aleksandro. Ja sobie tu piję ten koktajl i chcę wam jeszcze jedno coś powiedzieć. Wy wiecie, że jak już przychodzi ten czas, kiedy ja mogę jeść, kiedy się kończy post, to ja już przestaję być głodna. O, taka dieta cud! Taka dieta cud! Tak naprawdę to ja już tak od dobrej godziny ponad, tak jakby godzinę, bo ja już tak naprawdę się spóźniłam i tak z tym jedzeniem. Aha, to nie chodzi, zapomniałam. Ale ja mogłam już dzisiaj o 12:30 zjeść, a o 12:30 wróciłam z treningu, więc zanim się wykąpałam i to wszystko zrobiłam, mamy godzinę, pokaż, 13:37, czyli jeszcze godzinę dłużej przeciągnęłam. I wiecie, i ja już tak naprawdę po tej ja już wychodząc na trening nie czułam głodu, wróciłam z treningu, dalej nie czułam już głodu. Największy głód czuję albo w nocy, albo nad ranem, albo kiedy zaprowadzam dzieciaki do szkoły, a później to już się tak wszystko pomału, jak już wracam ze szkoły, na przykład zahaczę jakieś Morrisona albo coś, to jeszcze jestem głodna, a dodatkowo jeszcze jestem w sklepie, nie? Więc no tak trochę, ale znowu wtedy sobie tak, a kupię sobie to, takie fajne, no to będzie w nagrodę. Ja taką mam. Kupiłam kiedyś w lumpie takie coś. Czekajcie. Taką bluzkę, bardzo rzadko w niej chodzę, ona taka fajna jest. Nie wiem, z jakiegoś festiwalu. No zobaczcie, tu mamy coś na Metallicę, tu mamy coś na ACDC, tu nie wiem, tu nie wiem, tu mamy coś nawet na Nirwanę chyba. Dobra, nie będę tego. No, jest bardzo fajna i bardzo rzadko w niej chodzę, ale się robi ciepło i ona taka, wiecie, fajna, nie? Także, tak jak mówię, to musiała być jakaś koszulka festiwalowa, ewidentnie. Może jakieś zespoły grające covery, o. No to też spoko, nie? Doceńmy ich. A tak swoją drogą, jak ja wam pokazywałam tą bluzkę, to ona w ogóle jest założona drugą stroną. To powinien być tył. Ale jest dzisiaj przód. Następnym razem przód będzie tyłem, tył będzie przodem. Nie, dzisiaj tak jest. O, po prostu. Zamierzam ją nosić i tak, i tak. Idę po dzieciaki do szkoły. Jak widać, już wyglądam lepiej. Już nie mam czerwonej twarzy. Dzisiaj zobaczyliście chyba wszystkie kolory mojej twarzy, jakie można było zobaczyć. O, przepraszam. Kiedyś miałam inny kolor twarzy, ale to była specyficzna sytuacja. Wolałabym do niej nie wracać póki co. Dobra. Chyba już zakończę tego vloga. Także widzimy się w następnym vlogu. A tymczasem pa!